Ale leje. Dobra, no to chodźmy sobie najpierw do tej kiby, tak? Bo włączyliśmy sobie prąd. Więc zobaczmy tą kibę, póki jeszcze teoretycznie skaw graczy tak dużo nie ma na mapie, bo zaraz się powoli będą respić. Więc zaraz powinno być tutaj tłoczno koło tej kiby. To jest ten bocik, którego zabiłem. Zobaczmy, co on ciekawego tutaj miał. Przedgana tylko. W sumie jedzenie. O co jak co, ale jedzenie by się przydało, nie? Mogłem jedzonko sobie zabrać, jak tam już byłem. Co tym razem kiba dla mnie ma, co? Są, widzę dwie bronie, okej, ale tu nic ciekawego. Bronie, nic ciekawego. AK-103, no AK-103 możemy zabrać. Trochę zmodyfikowane. Niezbyt dużo, ale może być. Dobra, bot. Tłumik, przyda się. Innej broni widzę nie ma. Tego w ogóle nie miałem odkrytego jeszcze, wow. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. No nic tu ciekawego nie ma. W tej kibie, trzeba przyznać. To był graskaw. Mamy już jednego przedstawiciela skawów. O, i po to właśnie lubię chodzić tak na interka. O, niedobrze. Nie żeby co, ale on dostał po głowie. On dostał po głowie, nie żeby co. Słyszeliście jak jęknął? Słyszeliście jak on jęknął? On dostał po głowie ten graskaw. Gdzie te strzykawki, ja się pytam? No właśnie nie wiem, gdzie są te strzykawki, nie? Ja mam 5 znaleźć, ale no nie mam jakoś na razie szans, żeby znaleźć te strzykawki. Dobra, ale dwóch graczy skawów mamy mniej. No nie ma strzykawek, nie ma strzykawek niestety, no. Przydałyby się, bo potrzebuję 5 znaleźć, ale... Zanim ja znajdę te 5 strzykawek, trochę minie czasu. Na górę byśmy musieli iść.
Na górę byśmy musieli iść, bo Reddicksy są do otwarcia, nie? Nikogo chyba na mapie nie ma oprócz mnie, jeżeli chodzi o PMC-ki. Więc zostałem ja plus kaw gracze, więc wypadałoby iść na górę, no. Mamy kartę do labów. Bardzo fajnie. Przynajmniej karta do labów mi się podoba. Że udało się nam wyciągnąć jedną kartę do labów. Zawsze to 400 tysięcy do przodu. No i zbierzemy painkillera i lecimy na górę, no. Dobra, kolejnych dwóch graczy z kawów. Co tym razem dla mnie mają? Dajcie mi swoje fanty. Lubię graczy z kawów zabijać. Oj, lubię. Oni nic ciekawego nie mogą schować. Więc zawsze jak coś ciekawego zostawiają, to mają w pouczach. Znaczy mają w tym, w plecakach, nie? Że lubię graczy z kawów, lubię. A że na Interku jest strasznie dużo, Interek to jest mapa graczy z kawów, mi się wydaje. Po co mi te pieniądze, żeby grać? No, kolejny Grand Scav. Zastanawiałem się, czy to jest Grand Scav, czy to był normalny graczyk? Znaczy, normalny skawik. A się okazało, że to Grand Scav kolejny. Pieniądze są po to, żeby grać. Ale brakuje mi amunicji powoli. Jest malutki problem, widzowie, powoli. Zaczyna brakować. No długo nie pochodzili dokładnie, nie? Długo nie pochodzili za bardzo. Mamy trzy magazynki tylko. Pełne. No okej, okay. I Ledix jeszcze do przeładowania. Nic. Jest! Jedna strzykawka, widzowie, do misji. Jezus, pierwsza. Pierwsza z pięciu, widzowie. Pierwsza z pięciu strzykawek. No nie wierzę. Ja cię sunę, ty. Człowiek pół dnia tego wczoraj szukał. I dopiero jedna mi wyleciała. Widzowie, to się dzieje na live'ie. To się dzieje na live'ie, widzowie. Mamy jedną. Cześć, siemanko, Rafał, witam. Pierwszy raz z kawem i na jego broni miałeś termo? No to gratulacje. Termo na broni, na skawie? Gratulacje. Kiedy będzie możliwość pływania na skawie? Oj, tego to nie wiem. Okej. Tego to nie wiem, czy będzie kiedyś możliwość pływania na skawie. Czy nie, no ta strzykawka to się respi, wiecie, tak normalnie, nie? No, czasem na półkach można znaleźć. Albo w skrzyniach takich medycznych. Tylko jak na złość mam tą misję i to nie dropi, nie? Jeszcze Mantis? Czy już byłem? Byłem Mantisie, byłem.
Wiem, że tego zawsze tyle dropiło, nie, Mati? Wiem, że tego zawsze tyle dropiło. Ale na Interku, to jest jedyna mapa, mi się wydaje, na Interku, gdzie lubię zostawiać sobie do końca mapy do skaw graczy. Skaw gracze naprawdę czasem mogą ciekawe itemy przynieść. A na Interku tego jest dużo, tych takich fajnych dropów. No i nawet kartę do labu udało się wynieść. No i o to chodzi, nie? No ale też nie było w ogóle żadnych graczy. Znaczy był chyba jeden graczek, bo jeden graczek i strzelał sobie z pistoleciku gdzieś tam. Nie wiem po co w ogóle, nie wiem czemu. Także ktoś tam jakiś jeden był, nie? Sobie tam strzelał, ale innych PMC-ków za bardzo nie było. Chyba że gdzieś się wybili po prostu na mapie. Tyle, nie? Czy będzie pływanie w Tarkowie? Nie, nie będzie raczej. Chyba że zrobią takie pływanie jak w New Worldzie. Czyli chodząc po wodzie. O, tutaj ktoś był. A, czyli albo tu był skaw gracza jakiś, albo PMC. Ale tutaj już nie było nikogo. Kiedry. MP9. Czy my chcemy MP9? Nie, nie chcemy chyba MP9. Nie jest aż takim drogim itemem, żeby specjalnie robić na jego miejsce. Tutaj już ktoś był. Czyli nie znają tamtej sytki najwidoczniej. Ile ja tam zabiłem graczy skawów? 5, nie? Tak, 5. Okej. No, plecak ładny dobrociami, plus jeszcze mamy kartę do labów, plus mamy Rolexa, plus mamy dwa razy golden chainy. Rowerami będzie można jeździć w Tarkowie. O, to było ciekawe, nie? Tak sejdziesz przez customy, przez środek na rowerku. Na takim składaczku. Ale same skawy, nie? Same skawy, plus skaw gracze. Ani jednego PMC-ka nie było na mapie. Fajnie jest takie ranne rajdy od 10 rano. Piękne. Pod zarobek tylko.